przywódcy religii i nauka. Zawarty w filmie.
że wąbrek spalił już do chylu. Chyl jest taki błysk chylowy, tworzy się węgiel, potem bardzo szybko przechodzi tam przez azot, tlen, tak dalej kończy się na żelazie. Żelazo jest najsilniej związanym jądrem atomowym. I dlatego mamy możliwość wykorzystania energii jądrowej, zarówno idąc od góry, czyli od uranu, poprzez rozpad, idąc w dół do żelaza, albo od dołu, idąc od wodoru, poprzez hel, do żelaza. To są dwie możliwości wykorzystania energii jądrowej. Gdyby we wszechświecie były na początku jądra żelazne, nie byłoby możliwości wykorzystywania energii jądrowej i mógłby się nie mogło spalać. Dzięki temu, że tak nie było, nasze Słońce może dostarczać nam nie energii, tylko niskiej entropii. Słońce dostarcza nam niskiej entropii, a nie energii. To jest bardzo ważne stwierdzenie. Dobrze. Otóż ten wybuch supernowy. Otóż wybuch supernowy powoduje, jest wtedy, kiedy jądro żelazne rośnie. Jeżeli gwiazda jest zbyt mało masywna, to ono zostanie. Otoczka odleci i zostanie taki twór. Natomiast jeżeli jest jeszcze bardziej masywna, to rośnie jeszcze bardziej, aż wreszcie staje się niestabilne i stwierdza, że jądro złożone z atomów, czy tam z jądra żelaza, jest mniej energetycznie korzystne niż zapaść się do jednego wielkiego jądra. To jest dużo gęstsze niż jądro żelaza. Wtedy to się zapada, jest implozja gwiazdy, gwiazda wybucha i rozsiewa wszystko, co spaliło do tej pory w przestrzeń kosmiczną. I wydaje się, że w pobliżu naszego Układu Słonecznego, w początkach jego tworzenia, w pobliżu wybuchły dwie supernowe, tak się wydaje, i one przypiały nam wszystko, co nam jest potrzebne, czyli odpowiedni tlen, azot, żelazo, wiadomo, ale również złoto, ołów, cięższynie, ponieważ wtedy w czasie wybuchu tworzy się wszystko, niezależnie od tego, że jądro, że żelazo jest najsilniej związane z jądrem atomów. W związku z tym my, dzięki wybuchom supernowych, my możemy funkcjonować. Teraz gwiazdy powstają i wypalają się w tym czasie, po które wybuchają. Czarne dziury rosną, a czasem się zlewają. Zaraz powiem o tym, ponieważ niedawno słyszeliśmy wszyscy o odkryciu fal grawitacyjnych ze zlewania się dwóch czarnych dziur. Ale to jest bardzo ważne, wszechświat jest przezroczysty dla światła w tym czasie. I to jest główny powód, dla którego wybrałem ten okres 300, ponieważ przed 380 tysięcy lat od tej umownej chwili zero, wszechświat był bardzo przezroczysty dla światła. Czyli próba zajrzenia teleskopem do okresu dawniejszego niż 380 tysięcy lat spowodowałaby, że nic byśmy nie zobaczyli. Ale najpierw, zanim o tym opowiemy, pokażę na przykład wybuchy supernowych, dlatego że to są bardzo spektakularne zdjęcia, które są po wybuchu supernowych. To jest głowica Krabba, która jest dość dobrze widać na tym teleskopie. To jest supernowa typu drugiego. I w 1054 roku w chińskich annałach było powiedziane, że pojawił się obiekt na niebie, który tam po kilka tygodni był widoczny, również w dzień, po czym zanikł. I to było, można było dość dobrze określić, gdzie to na niebie było, z ich opisów. I to okazuje się być środek głowicy Krabba. Teraz to bardzo dobrze zmierzono prędkość rozszerzania się tej fali uderzeniowej. Ona ma średnicę 11 lat świetlnych. Prędkość fali 1500 km na sekundę. Jak się podzieli jedno przez drugie, to dostajemy 1000 lat. Czyli to dokładnie się zgadza z okresem wybuchu takiego granatu powiedzmy. I to jest głowica Krabba. Natomiast w annałach europejskich w roku 1006 opisywany jest obiekt, który był dużo bardziej w opisie jasny niż tam z chińskich obiektów, z chińskich annałów czy roczników. Ale nie można go znaleźć na niebie. Znaczy wiadomo było, gdzie on powinien być, ale nic nie było widać. Dopiero teleskop Hubble'a w skojarzeniu również z obserwacjami w promieniowaniu X i przede wszystkim w radioteleskopach odnalazł fragment taki, który się rozszerzał. Otóż okazało się, że teleskop Hubble'a tak długo obserwował dany obszar nieba, to złożył z tych kilku, znaczy teleskop Hubble'a w jednym oczywiście widzialnym, tylko spektrum, natomiast jak to nałożono wszystko tutaj, to radioteleskopy to takie coś pokazały na niebie. I można było zmierzyć, to ma 60 lat świetlnych, czyli 6 razy więcej prawie niż tamten. I prędkość fali jest 8000 km na sekundę. I znowu to się zgadza, ale to się podzieli przez drugie, że to 1000 lat temu wybuchło. Ale ponieważ jest bardzo duża prędkość wybuchu, to musiał być niezwykle energetyczny wybuch. I dlatego go nie widać, bo już się rozszerzył do 60 lat świetlnych. Więc to są przykłady wybuchów supernowych, dzięki którym na naszej Ziemi są pierwiastki. Inne niż wodór i hel. Wodoru nie ma, no bo w atmosferze się opatrzy. Wodór jest w postaci wody oczywiście. Natomiast w atmosferze jest zbyt za szybka dyfuzja, więc jego nie ma. Helu również, hel nie wiąże się praktycznie. No więc bardzo mało jest tego helu. W Odolanowie mamy, prawda, pod stroną Wielkopolski mamy w gazie. Jesteśmy jednym producentem helu zresztą w Europie, dzięki temu, że tam jest tam poniżej procenta chyba helu. Ale generalnie helu jest mało. Natomiast we wszechświecie 3/4 wodoru, 1/4 helu to jest standardowy skład wszystkich gwiazd na początku. Dobrze, więc idźmy dalej. Skład wszechświata, jaki mamy? Otóż materia świecąca to jest 5%, czyli to, co znamy, czyli protony, neutrony, elektrony. To, z czego się składamy? Gaz międzygalaktyczny, czyli wodór i hel. Jak to wszystko sumujemy, czyli coś, co normalnie się zachowuje, czyli absorbuje i emituje fotony, to jest 5% energii wszechświata. Z czego? Jak mówię, wodór to jest 3/4, hel to jest 1/4. To jest dodatki nasze, czyli typu azot, cokolwiek, to jest jakiś minimalny zupełnie, w ogóle zaniedbywalny procent energii wszechświata jest w tych pierwiastkach, to również wodór i hel. Następnie wiemy, że oprócz tej materii świecącej, którą znamy, jest tak zwana ciemna materia. Ciemna, czyli ta, która nie emituje fotonów, albo jest zwykle słabo, także nie można tego zauważyć. Otóż ta ciemna materia to musi być jakiś nowy rodzaj materii, ponieważ każda materia, którą znamy, to emituje fotony, czy jakby się reaguje na fotony. W związku z tym to musi być nowy rodzaj materii, złożony z innych cząstek. Teraz jest to materia, znaczy dlaczego to się nazywa materia? Otóż w kosmologii rozróżnia się materia i promieniowanie. To są te dwa, albo się na ogół materii i promieniowanie. Materia to jest coś, co jest prędkościami dużo mniejszymi niż prędkość światła, a promieniowanie to jest coś, co porusza się z prędkościami prawie równymi, tak jak światło, równymi prędkości światła. Tak się odróżnia te dwie rzeczy. I to jest
bardzo ważne w kosmologii, dlatego że jeżeli coś się wolno porusza, to nie wywiera ciśnienia. Prawda, my teraz jesteśmy dość masywni, jesteśmy niewątpliwie materią. Otóż my na ściany tego krótkiego wypisali nie wywieramy ciśnienia, podczas kiedy fotony, ponieważ poruszają się z prędkością światła, w sposób konieczny uderzają we wszystkie ścianki. I ciśnienie jest równe 1/3 gęstości dla fotonów. I to jest dla kosmologii bardzo ważne, bo to inaczej powoduje inne rozszerzenie się wszechświata, jeżeli wszechświat jest wypełniony materią, a inny, jeżeli jest wypełniony promieniowaniem. Otóż nie wiemy, czym są te, czym jest ta ciemna materia. Są dwie propozycje, albo takie ciężkie cząstki. One muszą bardzo słabo oddziaływać ze wszystkim, skoro one nawet fotonów nie emitują. Więc one być może przez nas teraz przelatują. Takie cząstki, które, to z całą pewnością jakieś cząstki przelatują przez nas, które są tego typu, są niezwykle trudne do wykrycia. W jednym z propozycji są cząstki supersymetryczne, czyli takie ciężkie, a drugie bardzo lekkie, które, jak mówię, skojarzy się z aksjonami. Jeżeli aksjony są ciemną materią, to w tej szklance są miliardy, ponad 1000 miliardów aksjonów jest w tej szklance teraz, w kraju tutaj wszędzie. I one poruszają się z prędkościami nie bliskimi prędkości światła, ponieważ są materią, ale dość szybko. Tego nie wiem. Co pozostałe 70%, to jest tak zwana skala kosmologiczna. Tak się wydaje, że pomiary wskazują rozszerzanie się wszechświata. A to jest dość już zupełnie dziwnego. Bo ile to jeszcze zachowuje, to jest jakaś jakiś nowy rodzaj cząstek, więc to nie jest nic ewolucyjnego z tego punktu widzenia. Wiem, że trzeba rozszerzyć model standardowy. To ciemna energia ma niezwykle dziwne własności. Mianowicie stała kosmologiczna, jeżeli to jest stała kosmologiczna. Mianowicie to jest, o tym jeszcze tu chwilę powiem, mianowicie to jest taki zjazd, to nawet nazwać, która ma własności, których nic na Ziemi nie ma. Mianowicie po pierwsze, stała kosmologiczna to jest coś, co wypełnia cały wszechświat. I wszechświat się rozszerza, jak wiemy, nawet rozszerza się coraz szybciej. A stała kosmologiczna powoduje, że gęstość we wszechświecie pozostaje stała. Normalnie jest to niemożliwe, prawda? Bo normalnie zasada zachowania energii czy masy mówi, że tam jest balon, coś tam, to jak rozszerzymy balon, to gęstość musi spaść. No bo tutaj nie. Tutaj rozszerza się wszechświat, gęstość pozostaje stała. Co oznacza, że rodzi się materia z niczego, że rodzi się energia z niczego. I ponieważ w ogóle to jest zdolność Einsteina, nie ma zasady zachowania energii. Znaczy dla całego wszechświata nie ma zasady zachowania energii. Energia może się rodzić z niczego, nie może znikać. I to jest ten przykład. My teraz żyjemy w okresie, w którym rodzi się z niczego energii. Rodzi się niezwykle wolno. To jest mniej więcej jedna masa protonu na metr sześcienny na miliard lat. Także zauważyć to rodzenie się nie jest łatwo, ale jeżeli mamy do czynienia z całym, jeżeli widzimy cały wszechświat, to efekt stały kosmologicznej możemy zauważyć. I teraz czarne dziury, co to jest? To jest coś, bo to przybliżamy się do tego, żeby opisać trochę fale grawitacyjne. Otóż czarna dziura to już dawno temu ludzie wymyślili, że coś taki obiekt powinien w każdym razie teoretycznie istnieć. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy tutaj na Ziemi, wziąłbym to i podrzucił, no to wróciłby do linki, tak? Jakby mocno podrzucił, to nie by później wróciło, jakby wyrzucił z prędkością 11 km na sekundę, nie byłoby atmosfery oczywiście, no to to by odleciało od Ziemi, sobie poleciało gdzieś, oderwałoby się od pola grawitacyjnego Ziemi. Jeżeli bym ścisnął Ziemię, zachowując masę, to pole grawitacyjne w pobliżu Ziemi byłoby mocniejsze, silniejsze. Ja bym musiał już nie 11 km, ale 50 km na sekundę wyrzucić. Jakbym jeszcze bardziej ścisnął, to odpowiednio więcej. Aż wyobraźmy sobie, że ściskam tak mocno, że ja muszę wyrzucić obiekt z prędkością światła, żeby odleciał. To ponieważ mocno mogę wyrzucić z prędkością światła, to wszystko mi zostanie. Nawet jak latarkę zapalę, to ona światło się porusza z prędkością światła, więc wróci. Więc tego typu obiekt, który ma tak dużą gęstość, że druga prędkość kosmiczna jest, przekracza prędkość światła, musi być obiektem czarnym, ciemnym, tak, z którego nic nie może uniknąć, ponieważ nic nie mogę wyrzucić z wystarczającą prędkością. No więc w przypadku Ziemi trzeba by ścisnąć do kulki o promieniu 6 mm, żeby była czarną dziurą. Natomiast Słońce trzeba by ścisnąć do kulki o promieniu 3 km całą masę i wtedy stałaby się czarną dziurą. To jest tak zwany promień Schwarzschilda. W centrum naszej galaktyki, czy to jest czysto teoretyczny obiekt? Nie, w centrum naszej galaktyki jest czarna dziura o masie około 4 milionów mas Słońca, 3,9 mas Słońca. Zaraz pokażę, jak to widać, że w centrum naszej galaktyki jest taka czarna dziura. W każdym razie to nie są teoretyczne obiekty, a tym bardziej po tych falach grawitacyjnych to już w ogóle to widać. Otóż przypuszcza się, że w centrum większości lub wszystkich galaktyk są bardzo masywne czarne dziury, a oprócz tego są wolne strzelce, przecież tak z mniejszymi masami, które sobie latają po wszechświecie. Chciałbym powiedzieć, że to na przykład czarna dziura o masie rzędu masywu Mount Everest miałaby wielkość jądra atomowego. To są prawie gęste obiekty. To, co się zdarzyło, o czym za chwilę powiem, miało odpowiednio średnicę około 200 km i ważyło 1,29 mas Słońca, drugie 36 mas Słońca. Ale to o tym za chwilę. Także populacja tych dużych czarnych dziur jest we wnętrzu Andromedy na przykład jest masa, jest czarna dziura o masie ponad 100 milionów mas Słońca. Więc to jest bardzo potężna czarna dziura. Andromeda to największa galaktyka w naszej grupie lokalnej, w której są Ziemia jest chyba druga, są karbowate, bardzo małe i są już jako duże i małe nawet modelane. W każdym razie na Kuli Północnej jedyną galaktykę, jaką możemy zobaczyć, jest właśnie Andromeda Coronae oczywiście. Wiedzą nam koło Cassiopeii, czyli koło takiego wóna na niebie. Jest bez Andromedy, ktoś ma dobry wzrok oczywiście. No więc zobaczmy. To jest centrum naszej galaktyki. W krajobiorze strzelca na południowym niebie, to jest prosty widać. A to są, tutaj widać datę, a to są położenia gwiazd, które krążą wokół tego. Proszę zobaczyć, na przykład to, co tu się stało. Jedna zawróciła praktycznie gwałtownie. To i zawraca w ogóle, jakby zostało powrót na szumku przyciągnięte. Czyli to musi być bardzo masywny obiekt, skoro gwiazdę potrafi w ten sposób zawrócić. Ponieważ z orbit, ze znajomości orbit, można obliczyć, jaka jest masa tego obiektu przyciągającego. Bo to stąd będziemy tutaj oczywiście nic nie widać w środku, że tutaj
powrotem, porównujemy to światło z tym światłem. I robimy to tak, idealnie by było tak, że przesunięcie fazowe tej drogi, że ta droga jest powiedzmy krótsza od tej drogi, mówimy o 4 km powiedzmy, a połowę długości fali fotonu, czy rzędu tam pół mikrona, bo coś takiego. Także wygaszają się wzajemnie. I my nic nie widzimy, prawda? Jak dwie fale się spotkają, jedna jest w szczycie, druga w dół, no to się wygaszają, czy nic nie widzimy. Fala grawitacyjna, która nadchodzi, ona powoduje coś takiego, że ona ściska czasoprzestrzeń w jednym kierunku, rozszerza w drugim, a potem odwrotnie. Czyli taka pulsująca, naraz ściska tu i rozszerza tu, a potem ściska tu i rozszerza tu. I teraz takie coś powoduje, że to idealne dopasowanie, że to wygaszało się tutaj, nagle ten staje się trochę dłuższy, a ten staje się trochę krótszy i to wygaszenie przestaje być całkowite. I zaczynamy widzieć sygnał, który trwa w takt z nam długości ramion tego interferometru. I oczywiście my musimy to wydobyć z szumu, dlatego że co prawda to te lustra na przykład, to są takie wielkie bryły z najczystszego szkła na świecie. Wypolerowane do tego, że jest kilka atomów wystaje, to czyli 5 atomów jest chyba maksimum dopuszczalne odchylenia od gładkości tego szkła. A generalnie po prostu jednego atomu. Po to, żeby wiele odbić, bo to jest bardzo ciężkie, zawieszone na niciach kwarcowych, na takich jakby długim zawieszeniu, po to, żeby drgania, nie wiem, skorupy ziemskiej, przejeżdżające ciężarówka czy coś, żeby nie przenosiła się na drgania lustra. Ale to by było za mało. W związku z tym stworzono dwa laboratoria odległe o 3000 km w Stanach, jedno w Luizjanie, drugie w stanie Waszyngton, które naraz są zorientowane, albo dokładnie, czyli razem. Albo to są naraz takie dwa zorientowane laboratoria i one porównują swoje wskazania, żeby przypadkowo ktoś tam kichnie w jednym, no coś nadga, no to żeby to nie uznano za falę grawitacyjną. Po pierwsze. Po drugie, wyliczono z Einsteina takie zlewające się bardzo masywne obiekty, jaki kształt jest tego drgania, bo one zachowują się tak, jest tam 100 tysięcy wzorców, które zależą od masy tych czarnych źródeł, od zderzenia, od parametrów, tam jest 8 parametrów, które trzeba uwzględnić. Jest taka biblioteka wzorców i w każdym momencie przykłada się któryś z tych 100 tysięcy wzorców i patrzy się, czy coś nie pokazało się. Otóż wtedy to w 2010 roku wyłączono całe urządzenie, włączyło się urządzenie w 2007 Virgo we Włoszech. Działało również w Hanowerze, 600-metrowe urządzenie, które tego by i tak nie wykryło. A nawet włoskie zdemontowano niedawno, a w Hanowerze też nie było czynne. Natomiast LIGO w 2010 były prace teoretyczne, o którym zaraz powiem, bo jest bardzo duży wkład Polaków w to. Były prace teoretyczne, które powiedziały, że czułość tego jest za mała, że trzeba zwiększyć czułość urządzenia.